Czy zwracacie uwagę na rozmiar biustu? Czy chłopak uważa, że dziewica po 20 to wstyd? Czy serio każdy sprawdza, ile jego penis ma centymetrów? Naprawdę zaczynasz od takiego czegoś? Wow! Słuchajcie, na moim Instagramie poprosiłam was, żebyście zadawali... Witajcie, moi drodzy, w ogóle! Na moim Instagramie poprosiłam was, żebyście zadawały pytania do chłopaków, na które chciałyście znać odpowiedź, ale bałyście się o to zapytać. I dzisiaj Patryk, jako przedstawiciel płci męskiej, spróbuje odpowiedzieć na nie ze swojej perspektywy. I mamy nadzieję, że perspektywa Patryka wam się tutaj spodoba, bo oczywiście wiadomo, że mężczyźni to nie jest jeden organizm. Nie jest jeden organizm. Mężczyźni się różnią pomiędzy sobą. Różnią. To jest wszystko w telefonie Weroniki i ja nie wiem, czego się spodziewać na tym. Tak. Wy się na pewno możecie spodziewać rozdania, które będzie na końcu odcinka, także zostańcie do końca. Let's go! Czy serio każdy sprawdza, ile jego penis ma centymetrów? Naprawdę zaczynasz od takiego czegoś? Wow! Wydaje mi się, że Kart chociaż raz w swoim życiu mierzył swoje rzeczy, które trzyma w majtkach. I co, i stoisz tak w łazience z taką... To już nie jest pytanie, które zadała ta dziewczyna. Ale ja drążę temat. No zazwyczaj to jest ekierka albo linijka. Myślę, że każdy to robił w życiu. Drugie, czy chłopcy naprawdę porównują między sobą wielkość urodzenia? Ja wysiadam z tego odcinka, ja nie chcę na nim być. Porównują? Wydaje mi się, że to zależy. Tak, a czy ty kiedyś porównywałeś? Mogło tak w moim życiu być, ale to nie chodzi o to... Porównują! Porównywanie to nie musi być na żywo, tylko możesz podać swoją miarę. O, ja mam tyle. Tak. O, a ja mam... I serio? Tak robią? Robicie? Jako faceci mogę powiedzieć, że tak, ale na pewno są też tacy, którzy nigdy tak nie robili. Co nie mówi, że ja tak kiedykolwiek zrobiłem, ale też nie mówi, że tak nigdy nie zrobiłem. Okej. Okay. To może teraz coś takiego mniej... No... Czy wygląd ma wpływ na postrzeganie kogoś jako partnera bądź odrzucenie go? Tak. Nawet kiedyś się z tobą to spierałem, ale jeśli ktoś mówi, że nie patrzy na wygląd, to jak dla mnie to nie jest prawda, bo zawsze oceniamy człowieka, pierw go widząc. Taki mamy zmysł jeden i on zawsze wyprzedza resztę. Ja myślę, że po czasie też się z tobą zgadzam. Myślę, że mimo wszystko, jakkolwiek byś się nie bronił, to ta atrakcyjność w oczach drugiej osoby jest ważna. Tylko też ja tylko chcę zwrócić uwagę, że czasem atrakcyjność pojawia się po czasie. Możesz kogoś polubić za charakter i on potem może zacząć ci się wydawać sexy, bo jest mądry, nie? Na przykład. Tak, zgadzam się. Więc fajnie, że uważasz mnie za atrakcyjnego, mam nadzieję. Tak, uważam cię za atrakcyjną osobę. No. To dobrze, to mamy wyjaśnione też. Dalej, Weronika, strzel mnie, no. Dawaj, tym mierzeniem penisów mnie i tak już zabiłaś, ale... Najładniejsza część kobiecego ciała. No absolutnie, jakby to jest, tylko wiesz. Nie wiem, powiedz mi. Okej, okay, no u mnie to będzie akurat coś, co większość nie wybierze. Dla mnie wielką wagę przykuwam do twarzy. I to nie jest kłamstwo. Każdy facet, który to obejrzy, powie: kłamie, we mnie chodziło o dupę. To nie jest prawda. Ja po prostu zawsze uważałem, oczywiście inne też części ciała są sexy, ale ja bardzo lubię twarze. Okej. Okay. Creepy. No niekoniecznie. Nie, po prostu ja się zachwycam kobiecymi twarzami. Ja na przykład u ciebie uwielbiam twój nosek, to ci zawsze mówię, nie? Ja uwielbiam twoją twarz po prostu. W niej się zakochałem. Mm. Czy chłopak uważa, że dziewica po 20 to wstyd? Ludzie pytają o to. Nie, what the fuck? No. Nie, myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Bardzo indywidualna. Myślę, że taka troszeczkę nagonka, która się utworzyła wśród młodzieży na to, że trzeba jak najszybciej coś zrobić, sprawia, że wiele osób popełnia błędy i robi jakieś decyzje pochopnie, co według mnie w ogóle nie wpływa dobrze na dłuższą metę. Strasznie mnie to w sumie też boli, że tak jest po prostu. Strasznie bym chciał, żebyście wzięli to sobie do serca. Nie ulegali też presji społeczeństwa i swoich znajomych. Tak, nie ma dobrego czasu na to, powinno być tak, jak wy czujecie. To tak samo jest z pocałunkiem, nie? Powiedziałam kiedyś na moim kanale, że pierwszy mój pocałunek miałam w wieku 17 lat i mi na przykład pisały osoby w komentarzach, że dowiedzenie się tego o mnie bardzo im pomogło, bo to... Pamiętam, bo te osoby mają, nie wiem, po 16 lat i się jeszcze nie całowały, a wszyscy się już całowali dookoła, więc jak widzą, że ja się nie całowałam, jak miałam tam, nie wiem, te 17 lat jeszcze, to że im to pomogło. Jakby ja się cieszę, że mogłam komuś pomóc. Natomiast co jest w ogóle z ludźmi, że
robią taką presję na innych ludzi. Bo ja nie wiem, miałam koleżanki, które mają po 20 parę lat i się nie całowały i to jest okej. Okay. I każdy ma swój czas i jeżeli nie chcesz się całować, to się nie całuj z ludźmi. Każdy ma swój charakter i każdy ma swoją strefę komfortu i każdy jest bardziej lub mniej wstydliwy. I niektórzy potrzebują nawet się w kimś zakochać, żeby go dopiero pocałować. Jestem pewny, że są takie osoby, które chcą kogoś pocałować dopiero jak będą się czuć tak komfortowo z kimś, że będą czuć do niego coś więcej. Jakąś nawet miłość. Tak, i uważam, że zarówno okej jest całowanie się z ludźmi na imprezach. O ile to jest za obopólną zgodą, to się możesz całować z iloma osobami chcesz, niezależnie od stadium znajomości. Tak samo jest okej, jak miałeś 25 lat i się nie całowałeś. No, jest po prostu, co człowiek, to co kraj, to obyczaj, więc what the fuck. Strasznie tego nie lubię, ale chcę, żebyście tego posłuchali, naprawdę. Dziewczyna robi pierwszy krok. Super czy niezbyt? Dla mnie super. Ja zawsze, od zawsze, odkąd jestem i mówię to wszędzie, gdzie mogę, że bardzo, bardzo nie lubię tego mitu, że facet musi robić pierwszy krok, nie? Bo właśnie znowu chodzi o to, że jest ktoś bardziej śmiały, ktoś mniej śmiały. Jeżeli ma ci uciec, reszta twojego życia spędzona z kimś, kogo kochasz tylko przez to, że ona nie zrobiła kroku, bo ona jest kobietą, to myślę, że warto, jeżeli ktoś ci się podoba, a ty jesteś dziewczyną, po prostu zrobić ten krok. I tyle. Okej. Okay. Co się robiło na WDŻ dla chłopaków? Wydaje mi się, że oglądaliśmy tylko te filmy Było sobie życie i to tyle. Serio? Nie było nic, żadnych praktyk, niczego. Nie. Kiedy dziewczyny rozmawiały o okresie, to wy oglądaliście Było sobie życie. No. U mnie tak. Jest też taki mit, albo zawsze chyba w tych amerykańskich filmach jest, że się robi jakieś testy z bananem i tak dalej, z prezerwatywami. No. Nie. Aha. Nie, nie miałem czegoś takiego. Dlaczego wstydzicie się pokazywać uczucia? Ponieważ jest tak utarte, że faceci mają nie okazywać uczuć. Dziękujemy. Dlatego, że jest utarte w społeczeństwie przez patriarchat, że mężczyzna ma być męski i nie okazywać uczuć i ma nie płakać. Nie powinien. Nie wolno. I to jest właśnie strasznie przykre. I dlatego potem mężczyźni nie pokazują uczuć, bo są za pokazywanie uczuć oceniani, prawda? Prawda. Prawda. Ja się długo tego też uczyłem. U mnie, ja myślę, że u mnie w domu, wiadomo, zawsze jest mama taka bardziej uczuciowa, nie? Ja myślę, że się z bratem nauczyliśmy trochę tatę okazywać więcej uczuć. Okej. Może nie ja powinnam odpowiadać na to pytanie, ale ja mam wrażenie, że mężczyźni właśnie sobie na innych mężczyzn nakładają taką presję. No nakładają, no i żyją według kodeksu, który tak naprawdę nie musi istnieć. Większość dziewczyn, jakie ja znam, to właśnie się cieszy, jak facet pokazuje swoje te takie uczucia, które uchodzą za takie niemęskie, bo jest taka presja społeczna. Masa chłopaków jest zamknięta w sobie, bo nie ma się dosłownie kogo zwrócić. Do rodziców się na pewno nie zwrócą. Czy też czujecie motylki w brzuchu? Tak, 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 na pewno. Ja pokrótce powiem, na pewno, na 100%. Myślę, że miłość zawsze jest taka sama, wszędzie, nawet jak jesteś, wiesz, najgorszym gałganem, haharem, JP, łysym, z baseballem w ręce, to jak się zakochasz... To widzisz tą swoją Karynkę i mówisz o... To jest nieważne, jakim jesteś człowiekiem, zawsze tak samo, motylkiem w brzuchu. Czy zwracacie uwagę na rozmiar biustu? Nie możemy wrzucać do worka wszystkich. Natomiast większość powiedziałbym, że zwraca uwagę na to. Bo to jest takie... Facetów interesuje to, czego nie mają. Czyli facetów interesuje przeciwieństwo ich. Czyli jeżeli nie mają biustu, to ich to interesuje. Ja nigdy nie zwracałem uwagi na biust. Naprawdę, przysięgam. Nie zwracałem uwagi na to. Nie było to nigdy dla mnie priorytetem. No tylko, że to też dlatego, że jestem psycholog na punkcie twarzy. Ja patrzę na twarze. Czy rzeczywiście myśli o seksie zajmują tak dużą część waszego życia? A, życia, nie dnia. Myślę, że nie, ale myślę, że więcej niż wam, jako kobiety. Czy bywa tak, że nie podchodzicie do dziewczyn, bo was onieśmielają? Tak, na pewno tak bywa. Na pewno tak u mnie bywało i na pewno dużą rolę tutaj odgrywa confidence, jak jest po polsku. Pewność siebie. Na pewno tutaj dużą rolę odgrywa pewność siebie, jak jesteś pewnie jednym z najbardziej popularnych facetów w szkole, no to podejdziesz sobie do każdej dziewczyny, ale jak jesteś zakompleksionym, pryszczatym nastolatkiem, tak jak ja, to wiele sobie dziewczyn w życiu odpuściłem, bo uznałem, okej, będę pewnie dla niej fe. Miałem tak nieraz. Tak, potrafią dziewczyny onieśmielić. Czy myślicie o przyszłości, ślubie, dzieciach, czy to raczej tematy poruszane przez kobiety? Jeżeli jest taki stereotyp, to myślę, że jest błędny. Wydaje mi się, że to jest takie pytanie trochę... Czy myślicie o swojej przyszłości? Czy myślicie o swojej pracy? Tak. Myślimy i mamy mózgi tak jak kobiety.
myślimy okay. o przyszłości i o tym, czy chcemy mieć dzieci i żonę. Jakby to, czy o tym myślisz, a to, czy tego chcesz, to są dwie różne rzeczy, nie? Tak. Tak, że możesz dobrze, o tym Weronika. Myśleć, a tego nie chcieć. Tak. Możesz myśleć o morderstwie, ale nie chcieć kogoś zabić. Jest taka... To tak samo jest ze ślubem. Co się robi na męskich nockach? Gra się w gry. Gra się w gry bez bab. Czasem jest fajnie, no offense, lubię z tobą grać, ale czasem marzę, żeby pograć z Szymonem. I co, i siedzisz ze mną i myślisz, o... Nie, to nie jest tak, że myślę o tym, jak z tobą gram, tylko czasem myślę, że o, ale bym dzisiaj pograł z Szymonem, a potem przychodzisz ty i mówię, o, no dobra. Nie, no nie jest tak. Głównie gramy w gry, pijemy, gadamy o bawach, ale tak bardziej, wiesz... Hehe, dupa. Można tak powiedzieć, jak musisz to tak spłycić, to są pośladki. Czy wy tak samo stresujecie się, czekając, aż sympatia odpisze? No. Czyli faceci to jednak też ludzie. Ludzie w środku. No bo wiesz, pytałaś się mnie, czy faceci jarają się i mówią innym o tym, że no. dziewczyny zaprosiła do kina. Wewnątrz tak, a zewnątrz nie. Rozumiem. Więc w środku czekamy, aż odpiszesz i jesteśmy takimi małymi kobietkami, że może zaraz odpiszę, ale na zewnątrz wyglądamy tak. A w środku jest... O czym chcielibyście, żeby się więcej mówiło w społeczeństwie? No właśnie o tym chyba, co mówiliśmy dzisiaj, czyli o uczuciach. W sensie nie, ja bym chciał, żeby jakiś totalnie męski, przepraszam to słowo, też go nie lubię, bo sami nie wiemy tak naprawdę już dzisiaj, co jest męskie i co jest kobiece, ale chciałbym, żeby ktoś naprawdę uważany za, przez wszystkich za męskiego wszedł, wiesz, przed mównicę i żeby to poszło na TVN-ie i żeby powiedział hej, ja też płaczę, hej, potrafię się zwierzyć ze swoich emocji swojemu przyjacielowi, nie? I wtedy mam wrażenie, że tym ludziom, którzy, tym facetom, którzy siedzą przed TV-kiem i oglądają mecze piłkarskie i kibicują, pomyślą, o kurde, też mogę płakać? Wiesz, w ten sposób bym chciał. Powiedziałem to trochę komicznie, bo taki już jestem, ale chciałbym, żeby było przyzwolenie na to, żeby faceci po prostu się wstydzą. No, chodzi o to, że no, po prostu są oceniani za to, wciąż. No, wciąż. To jest, jakbym był kobietą, to by było coś, czego bym współczuł mężczyznom. Że nie mają takiej opcji. Koniec! Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, możecie je zadać w komentarzu. Ja mam nadzieję, że nikogo z facetów nie uraziło to, co powiedziałem. Ja mam nadzieję, że... Znaczy, bo ja wiem, że będą się różnić odpowiedzi, nie? Mam nadzieję, że nikt pod tym filmem po prostu nie napisze... O pierdoli, z niczym się nie zgodziłem z nim. Więc mam nadzieję, że tak nie było i jeśli się wam podobało i chcecie więcej odcinków takich, to piszcie poniżej pytania, jakie chcecie zadać chłopakom albo dziewczynom. My będziemy na to patrzeć, obserwować i tak jak zawsze dziękujemy wam bardzo za wspieranie tego kanału. Jesteście super. I przechodzimy do rozdanka. A dziś mamy, moi drodzy, dla was do rozdania coś wyjątkowego, ponieważ mam przygotowane dla was dwie paczki papryka. Tak sobie je nazwałem, ponieważ znajduje się w nich kilka przedmiotów z mojego sklepu szczepanikow.pl, który postanowiłem po prostu rozdać. Jedyne co musisz zrobić to... Jedyne co musicie zrobić to zasubskrybować ten kanał, zaobserwować nas na Instagramie i napisać w komentarzu swoją nazwę na Instagramie. Dokładnie tak, moi drodzy. Dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Idziemy spać, bo jest późno. Dobranoc. Dobranoc. To będzie nasze pożegnanie. Będziemy szli spać po każdym odcinku.